Witajcie wszyscy na kanale Biologia TV. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o komórce, jednakże jest to tylko wstęp, ponieważ temat jest tak rozległy, że wymaga bardzo dużo czasu. W związku z powyższym następne wykłady są właśnie poświęcone strukturze i funkcjom komórek, komórki jako całości, ale także szczegółowo konkretnym organellom komórkowym i ich funkcjom. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co odkrył Robert Hooke, co zakłada teoria komórkowa i jakie są jej konsekwencje. Poznacie również kształty i wielkości komórek, a także dowiecie się, jakie są podstawowe typy komórek, co to są komórki prokariotyczne i eukariotyczne, a także jakie są między nimi podobieństwa i różnice. Ok. Co takiego wydarzyło się w 1665 roku? Otóż angielski naukowiec Robert Hooke oglądał pod ulepszonym przez siebie mikroskopem fragment korka. Wykonał on nawet rysunek tego, co zobaczył. I te oto struktury tutaj, które zauważył, przypominały mu klasztorne cele. Więc długo się nie namyślając, nazwał je po prostu cells, czyli komórki. W rzeczywistości były to jednak celulozowo-suberynowe ściany martwych komórek tkanki korka. No, tym niemniej nazwa się przyjęła. Dzisiaj mówimy, że Hooke jest ojcem cytologii. Cytologia, innymi słowy, to biologia komórki, czyli nauka o komórce. Cytologia z greckiego kytos oznacza komórkę, cele, a logos to słowo nauka. Kytos, logos, cytologia, nauka o komórce, biologia komórki. Co jeszcze ciekawe, kiedy Hooke oglądał rzeczony preparat i nadawał nazwę komórka, to nie miał pojęcia, że sam z tych komórek jest zbudowany. No dobrze, wobec tego przechodzimy teraz do naszej teorii komórkowej. Teoria komórkowa w jej pierwotnej formie została sformułowana w 1838 i 1839 roku przez dwóch niemieckich uczonych, Teodora Schwana i Matthiasa Jacoba Schleidena. Zasugerowali oni, że wszystkie organizmy zbudowane są z komórek. Czyli uznali komórkę za podstawową jednostkę budującą organizmy żywe. To znaczy, wszystkie organizmy na świecie mają budowę komórkową. I nie ma znaczenia, czy są to rośliny, zwierzęta, grzyby czy bakterie. Mogą być zbudowane z trylionów komórek, a mogą być zbudowane z tylko jednej, tak jak bakterie czy niektóre protisty, ale zawsze zbudowane są z komórek. W tamtych czasach ta teoria miała jednak jeden słaby punkt, ponieważ Schleiden założył, że komórki mogą powstawać przez spontaniczną krystalizację, jak to nazwał, czyli powstawać no, tak same z siebie, z materii nieożywionej. Dzisiaj wiemy, że w tym punkcie Schleiden się pomylił. Następnym krokiem w rozwoju teorii komórkowej było właśnie obalenie teorii samorzutnej krystalizacji komórek. Tę teorię obalił polski i niemiecki uczony Robert Remak. To jest właśnie rysunek wykonany przez Remaka z publikacji z 1852 roku. Stwierdził on, że komórki nie powstają przez krystalizację, a tylko przez podział z już istniejących komórek. Dzisiaj jest to absolutnie oczywiste i stanowi jedno z podstawowych założeń teorii komórkowej. Należy jednak dodać, że odkrycie to przypisywane jest niemieckiemu uczonemu Rudolfowi Virchowowi. No, jego słynna sentencja omnis cellula est cellula, czyli każda komórka z komórki. No, musimy jednak wiedzieć, że Virchow opublikował wyniki pracy Remaka jako własne, czyli po prostu popełnił plagiat. Zresztą jak zobaczymy na daty, Virchow 1858, a Remak 52. No cóż, takie rzeczy w nauce też się zdarzają, niestety. Następnie interesującym rozwinięciem teorii komórkowej są prace Augusta Weissmana,
który zakłada, że cechy organizmów, można powiedzieć, nie biorą się z zewnątrz, tylko mają wewnątrzkomórkowe pochodzenie, czyli dziedziczą się i przekazywane są wraz ze strukturami nazywanymi chromosomami. No, stąd już tylko krok do stwierdzenia, że wszystkie organizmy, które dzisiaj żyją na Ziemi, pochodzą z komórek żyjących w zamierzchłych czasach. No, tak jak na schemacie. Wszystkie organizmy wywodzą się od tego jednego punktu, tej jednej komórki. Ok, podsumujmy wobec tego. Hooke, wprowadzenie terminu komórka. Schwann, Schleiden, komórka podstawową jednostką życia. Wszystkie organizmy zbudowane z komórek. Remak, Virchow, komórki powstają przez podział z istniejących komórek. I Weismann, cechy organizmów pochodzą z samych organizmów. Wszystkie komórki pochodzą z komórek żyjących w zamierzchłych czasach. Możemy teraz powiedzieć, że teoria komórkowa jest oparta na trzech głównych filarach. Oto one. Pierwsze. Wszystkie żywe organizmy zbudowane są z komórek. Po drugie, komórka jest podstawową jednostką życia. I wreszcie po trzecie, wszystkie komórki powstały z już istniejących komórek przez podział. Czyli mamy jasność i żadnych wątpliwości, że komórka zajmuje w biologii specjalne miejsce. Przyjrzyjmy się teraz bliżej komórkom. Średnia wielkość komórki eukariotycznej waha się pomiędzy coś 10 a 100 mikrometrów. No ale ja wiem, że jak coś jest średnie, to jest mało interesujące. Najbardziej interesujące są właśnie te skrajne wartości i ekstremalne przykłady. Wobec tego ja przygotowałem dla Was parę takich właśnie przykładów. Najmniejsza komórka, jaka jest dzisiaj znana, to komórka bakterii z rodzaju mykoplazma. Jej wielkość waha się pomiędzy 0,1 a 0,15 mikrometra. No to jest tak, gdybyśmy 1 mm podzielili na 1000 razy. Jedna z większych komórek z kolei to jajostrusia do 15 cm. A komórki nerwowe żyrafy mogą osiągać nawet do 3 metrów długości. No wprawdzie one są ciężko byłoby je zobaczyć gołym okiem, nie zobaczylibyśmy ich, dlatego że one są bardzo cienkie, ale mają te charakterystyczne, takie długie wypustki. Istnieje również mnogość kształtów, od najprostszych, kulistych, po bardziej złożone. No, popatrzmy tutaj, komórki krwi. Erytrocyty, czyli krwinki czerwone, takie dwuwklęsłe dyski, no nie są czerwone, dlatego że zdjęcie zrobione jest spod mikroskopu elektronowego. Tam nie ma kolorów. Białe krwinki i tu płytki krwi. To jest ciekawy organizm. Jest to glon z rodzaju acetabularia. Co w nim ciekawego? Ano to, że taki jeden kapelusik, o tutaj, i tam jeszcze pod spodem jest taka długa łodyżka. Może on sięgać do 10 cm długości nawet. I jest to tylko jedna komórka. No nie wygląda na jednokomórkowca, jednak. Tutaj te czerwone cylindry to komórki mięśniowe. No, potrafią się one kurczyć. A to komórki miękiszu, komórki tkanki miękiszowej roślin. Oczywiście to, co Wam w tej chwili pokazuję, to jest tylko taka próbka, drobna próbka, drobne przykłady tego, co istnieje, tej całej mnogości, różnorodności komórek, jakie istnieją. Dobrze, teraz zróbmy troszeczkę porządku i sklasyfikujmy komórki. Podzielone one są na dwie grupy. Pierwsza to prokariotyczne, czyli bezjądrowe. Chociaż w dosłownym tłumaczeniu z greckiego pro oznacza przed, a karion orzech jądro, czyli przedjądrowe. Jednakże nazwa bezjądrowe się przyjęła. Dlaczego przed?
Po prostu powstały one w trakcie ewolucji jako pierwsze, przed organizmami jądrowymi. Prokariota bezjądrowe należą do nich bakterie i archeany. Drugi rodzaj komórek to eukariota, czyli jądrowe. Eu oznacza prawdziwy, dobry. Karion już wiemy, jądro, czyli prawdziwie jądrowe, po prostu komórki jądrowe, czyli takie, które posiadają jądro. Do organizmów jądrowych zaliczamy zwierzęta, rośliny, grzyby, protisty. Jeszcze raz, teraz popatrzmy na zdjęcia na lewo. Organizmy prokariotyczne, czyli bakterie, a na prawo eukariotyczne, jądrowe, czyli zwierzęta, rośliny, grzyby, w tym i również też jednokomórkowe protisty. Jak widać, organizmy po prawej są bardziej złożone i rzeczywiście komórki eukariotyczne, te z jądrem komórkowym, mają zdolność do budowy nieporównywalnie bardziej złożonych systemów niż bezjądrowe. Ale i same komórki jądrowe są bardziej skomplikowane. No, popatrzmy na te dwa różne, ale naprawdę zadziwiające projekty natury, na te dwie drogi, którymi podąża ewolucja. Pierwszy z nich stawia na prostotę, drugi na złożoność. Komórka bezjądrowa to jak manufaktura z takim jednym pomieszczeniem, gdzie wszystkie procesy zachodzą w jednym miejscu, w cytoplazmie. W tym samym miejscu jest baza danych, czyli DNA, produkowana jest energia, produkowane są białka, tłuszcze, zachodzi replikacja DNA. No, wszystkie metaboliczne i biochemiczne procesy, wszystko w jednym miejscu. Eukariotyczne komórki to tak jak nowoczesne fabryki z wyspecjalizowanymi sektorami, oddziałami, gdzie każdy z nich ma przydzielone zadanie. Biolodzy te oddziały nazywają kompartymentami, kompartymenty. Na przykład jądro z ogromną ilością DNA, znacznie więcej niż w komórce bezjądrowej. No a jak więcej DNA, to więcej cech, prawda? Jak więcej cech, to i większa komplikacja organizmu może być. Siateczka śródplazmatyczna szorstka produkuje białka. Siateczka gładka produkuje tłuszcze, usuwa toksyny. Aparaty Golgiego zajmują się obróbką białek, pakowaniem na eksport różnych substancji. Tutaj widzimy mitochondria, są to takie siłownie, można powiedzieć, elektrownie komórki, tak? Tam produkowana jest energia dla komórki. Lizosomy, które odpowiedzialne są za trawienie wewnątrzkomórkowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystkie te struktury nazywane organellami, to jakby osobna historia i będą one omawiane na kolejnych wykładach. Dlaczego ewolucja idzie obiema drogami? Drogą komórki jądrowej i bezjądrowej. No bo obie odnoszą sukces. Który świat, prokariota czy eukariota, jest bardziej pasjonujący, ciekawszy, intrygujący? No powiem tak, jako biolog oba, ale jako człowiek, no to jestem dość mało obiektywny. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Możesz również polubić nasz profil na Facebooku oraz odwiedź naszą stronę Biologia TV, gdzie wszystkie filmy są pogrupowane tematycznie, dodawane na bieżąco, także w formatach PDF wraz z napisami. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa.